Ja się nazywam Robert Gurgul, jestem frontend developerem i od 2 lat, tak wyszło, robię szkolenia z Angulara, zajmuję się zawodowo już szkoleniami z Angulara. Takie jest zapotrzebowanie po prostu na tą technologię duże, że tak wyszło. Ta prezentacja, którą teraz zacząłem, będzie się składać z 2 części. Pierwsza część będzie dotyczyła kwestii skonfigurowania projektu Angular 2, a druga część będzie dotyczyła przetestowania, w ogóle takiego wprowadzenia do testów w technologii Angular 2. Okej, będzie to wszystko bazować na moich osobistych doświadczeniach, głównie z biorących się ze szkoleń tak naprawdę, bo technologia, jak wiecie, jest dość nowa, więc okej. Czym różni się projekt napisany w Angular 1 od projektu napisanego w Angular 2 przede wszystkim? No, jest tutaj odpowiedź. Z punktu widzenia środowiska deweloperskiego różni się przede wszystkim językiem, w którym piszemy. Tak naprawdę piszemy w TypeScriptie, używamy klas, używamy interfejsów, używamy silnego typowania, więc z punktu widzenia pisania, dewelopowania aplikacji mamy totalnie inny framework. Totalnie inny framework, tak? Zupełnie się to inaczej pisze. Więc kiedy będziemy sobie tworzyć środowisko deweloperskie dla projektu Angular 2, będzie się to przede wszystkim różniło środowiskiem deweloperskim dla projektu Angular 1. Czym? Czym się to będzie różniło? Co takiego będzie innego w środowisku deweloperskim Angular 1 w porównaniu do Angular 2? Kompilator, tak? Czy tam transpilator, tak? Jak to nazwiemy, tak będzie. Czyli można już nagrodę tutaj przydzielić. Jak są jeszcze nagrody, bo nie wiem, może się już wyprztykałeś. Okej. Okej, czyli pierwsza różnica między, znaczy właściwie jedyna taka moim zdaniem zasadnicza różnica między projektem Angular 1 a projektem Angular 2 jest to, że właśnie mamy kompilację TypeScriptu do JavaScriptu ECMA 5, dlatego że nie wszystkie znaczy w ogóle przeglądarki nie supportują TypeScriptu. Kolejną rzeczą, jaką będziemy potrzebować w projekcie Angular 2, będzie wsparcie czy obsługa zewnętrznych bibliotek. Często są biblioteki, które nie są na przykład napisane w TypeScriptie, też je musimy podpiąć często do projektu. Następna sprawa będą to preprocesory CSS, czyli jakieś tam SASy, LESy, tego typu rzeczy. Będziemy potrzebować mieć skonfigurowane testy. Będziemy potrzebować odpalić testy unitowe, testy end-to-end na tej aplikacji, żeby taka aplikacja miała ręce i nogi. I na samym końcu będziemy chcieli zrobić wersję produkcyjną. I teraz, jakie są drogi do tego, żeby zrobić jakikolwiek projekt frontendowy? Jak możemy najprościej zrobić projekt frontendowy? Możemy zrobić coś takiego, ściągnąć sobie Node'a, stworzyć poleceniem npm init taki pliczek package.json, w którym umieścić zależności do naszego projektu. Możemy ściągnąć te zależności, w tych zależnościach często jest tam jakiś serwer, live server czy coś takiego, HTTP server, uruchamiamy to i mamy wystawioną aplikację, czyli to jest takie totalne minimum, jakie potrzebujemy, żeby zrobić aplikację internetową. Ja tak, aplikację powiedzmy frontendową, ja tak chciałem zrobić w przypadku swojej pierwszej aplikacji napisanej w Angularze 2, to było kilka miesięcy temu. Wtedy jeszcze było to dość karkołomne zadanie, dlatego że duże były niekompatybilności między Angularem, Rxem i innymi bibliotekami. Ponadto jeszcze chciałem, zależało mi na tym, żeby podłączyć do tego testy, inne rzeczy, więc tak naprawdę nie polecam tego rozwiązania. I to jest jak gdyby ten pierwszy punkt. Drugi punkt to jest sposób trochę przyspieszający całą sprawę. Można sobie wziąć i wyszukać seeda, który ma już skonfigurowany cały projekt Angular 2. Uruchamiając proste polecenie npm install, zainstalować jak gdyby gotowy projekt, gdzie już często są skonfigurowane różne gotowe rzeczy. Ja testowałem kilka takich seedów i zależało mi na tym, żeby taki seed już był wyposażony w webpacka oraz żeby miał skonfigurowane też te testy. Więc testowałem takie seedy. Z tymi seedami miałem różne przygody, mniejsze lub większe. Te przygody polegały na przykład na problemach z wydajnością na maszynach jakichś takich troszeczkę słabszych niż i7,
już się zaczynały problemy z wydajnością, jeżeli czasami też musiałem podkręcić jak gdyby takiego watchera, który nasłuchuje na zmianach w pliku TypeScriptowym, więc miałem z tymi seedami troszeczkę takich wydajnościowych i nie tylko wydajnościowych problemów. I wtedy zacząłem szukać jakiegoś lepszego rozwiązania i jakiś miesiąc temu, może półtora miesiąca temu testowałem to narzędzie, Angular CLI. Ktoś je zna? Okej, parę osób, więc wy wiecie już, tak, o czym chcę powiedzieć tak naprawdę. Przetestowałem je jakieś dwa tygodnie temu, to narzędzie. Właśnie jest to klient konsolowy do tworzenia projektów angularowych i do rozwijania tych projektów. I bardzo wam go polecam. Rozwiązał on wszystkie jakieś problemy, które miałem właśnie wydajnościowe, czy takie, czasami miałem taki problem, że kompilator się nie uruchamiał, na przykład w seedach, więc Angular CLI wszystkie te moje problemy rozwiązał. I teraz chciałem kilka słów o nim właśnie powiedzieć. Aktualnie jest w wersji beta. Tam chyba już jakaś 14 wersja, bazuje na webpacku od kilku wersji, bazuje już na webpacku, bo na początku bazował na System.js-ie, przepisano go już na webpacka, czyli kolejne moje wymaganie, żeby to jednak było na webpacku, spełnia. Zaraz do tego wszystkiego jeszcze dojdę, co on tam zawiera. Instaluje się go, wiadomo, przez Node Package Managera, bardzo prosto. Instaluje się globalnie, jako nie w projekcie go instalujemy, tylko globalnie go instalujemy, a w katalogu projektu uruchamiamy polecenie, które jest tutaj, czyli New Project, nazwa projektu, i automatycznie w momencie, kiedy takie polecenie odpalimy w katalogu, gdzie to zrobimy, pojawia się cały gotowy projekt. Wygląda to tak samo, jakbyśmy odpalili sobie seeda npm install, jakiegoś tam seeda z GitHuba. Ok, następnie bardzo prostym poleceniem odpalamy ng-serve, i w wyniku tego otrzymujemy coś takiego. Szok w trampkach, można powiedzieć. Super, brawa są całkiem zasłużone, dlatego że... Nie dla mnie, tylko oczywiście dlatego, co się stało. Dlatego że za tym wszystkim, co tu widzimy, to jest nic. To jest znacznik H1 prawdopodobnie. Czy coś takiego. Natomiast za tym wszystkim stoi wszystko to, czego ja potrzebuję w swoim projekcie frontendowym, czyli przede wszystkim Live Reload Server, czyli coś, co mi automatycznie kompiluje TypeScripta i automatycznie mi to wyrzuca do przeglądarki. Czyli jest to rozwiązanie i na dodatek działa to naprawdę poprawnie, bardzo dobrze, więc testuję to na szkoleniach, tak? Testuję to również, na przykład jak używałem seedów, używałem ich w domu, i w domu ja mam dość szybki komputer z szybkim dyskiem, więc czy laptop, nie ma problemu, nie miałem problemu z tą kompilacją. Natomiast na szkoleniach ludzie przychodzą czasami ze słabszym sprzętem i wtedy rzeczywiście są problemy, więc ten akurat Angular CLI te problemy mi wszystkie rozwiązał. Oczywiście ma te wszystkie inne pozostałe wymagania, które stawiam projektowi, czyli wsparcie dla bibliotek, wsparcie dla procesorów CSS, unit testów, end-to-end testów i na koniec jest tak zwana wisienka na torcie, czyli ng-generate. Co to jest ng-generate? Ktoś może z osób, które już bawiły się CLI-em, może odpowiedzieć? Co takiego? Czego tworzenie? Wyjściowego? Nie, wyjściowego projektu. To może ja dorzucę parę groszy? Działa. A Engine Generate to jest coś, co tak naprawdę nam ułatwia i upiększa życie z każdym projektem. A wcześniej używałem Umena, a teraz mamy natywny. Tak jest. Angular CLI. No i to pozwala, że jak mamy duży zespół, to po pierwsze każdy generuje komponenty, dyrektywy, wszystko w jednej, tak, w jednym standardzie. Drugie,
Generuje nam od razu specyfikację testów, co jest fajne. Generuje komponent też. I od razu mam zaszyte wszystko, co nam potrzeba, żeby to ten komponent napisać, a później przetestować i go oddać. Tak, generuje, właściwie generuje nam cały zestaw różnego rodzaju. Tutaj jest akurat to, co generuje jedno polecenie, czyli, czyli jedno polecenie ng, czyli generate komponent i nazwa komponentu, tworzy coś takiego. Czyli jest, mamy utworzony katalog z plikiem typescriptowym, który już w środku w sobie zawiera klasę, dekorator, wszystkie importy potrzebne, wszystko jest ze sobą połączone, czyli selektor jest też dodany, templatka jest oczywiście połączona z tym plikiem, style CSS. I właśnie tak jak tutaj kolega wspomniał, również mamy automatycznie wygenerowane, mamy wygenerowany plik ze stylami, to są style, przepraszam, testy jednostkowe. I co dalej? Jeżeli nadajemy na przykład taką nazwę jak My Components, to automatycznie CLI będzie w środku w klasie dodawał tą nazwę do komponentu, będzie nam tworzył po prostu wszystko automatycznie, czyli coś, co wcześniej robiliśmy w taki bardzo żmudny sposób, tworzyliśmy katalog, pliki, jeden, drugi, trzeci, dodawaliśmy te klasy, to mamy teraz z automatu i na dodatek mamy właśnie pewną standaryzację, czyli to jest coś nieprawdopodobnego, można powiedzieć, bardzo się wygodnie w tym pracuje, bardzo szybko i efektywnie. Okej, tak samo poza komponentami, czyli to jest cały jak gdyby wynik tej instrukcji, natomiast poza komponentami możemy tworzyć CLI-em również inne elementy składowe, które wchodzą właśnie w Angulara, czyli to są pipy, serwisy, interfejsy. Oczywiście ta lista jest dłuższa, ją skróciłem do tych kilku pozycji, tam są jeszcze, nie wiem, klasy, interfejsy, numy i tak dalej. Więc tak to wygląda. Jeszcze jedna właśnie ważna rzecz, miałem to na końcu języka. Poza tym, że ten komponent zostanie stworzony, poza tym, że to wszystko już tutaj mamy, ten komponent tutaj w środku ma klasę, która się nazywa MyComponents i ta klasa automatycznie jest podpięta do głównego modułu Angulara. W Angularze musimy każdy komponent, którego chcemy użyć w jakimś module, czyli moduł, nasza powiedzmy aplikacja, moduł główny aplikacji, zawsze musimy ten moduł podłączyć do, znaczy ten nowy komponent musimy połączyć do głównego modułu. W przypadku tworzenia komponentu przez ng generatora automatycznie ten komponent jest dodawany do głównego modułu, czyli to jest jak gdyby kolejna zaleta. Tych zalet jest moim zdaniem dość sporo jak na takie jedno narzędzie. Mi osobiście bardzo przyspieszyło pracę i ułatwiło życie, także bardzo Wam go polecam. Przepisałem, w obecnej chwili już przepisałem wszystkie jakieś takie swoje projekty, które robię na Angular CLI. Nie miałem żadnych, tak, miałem troszeczkę jakieś minimalne problemy z importami, głównie Rixa i to wszystko. Troszeczkę inaczej musiałem to napisać niż w przypadku użycia SIDA. Także na tym kończę tą pierwszą część, czyli podsumowując, Angular CLI do testowania, nie wiem, do otworzenia projektu angularowego jak najbardziej polecam i warto spróbować tego narzędzia. Jakieś może pytania od razu po tym pierwszym, po tej pierwszej części? Okej. Czy możemy customizować generatory? Czy one są zopiniowane i wszyscy dostaną Żeby coś tam sobie dopisać, na przykład, żeby mi tworzył inną nazwę na przykład i tak dalej. Tego nie wiem, nie, aż tak bardzo jeszcze nie wnikałem. Jest to dla mnie też dość nowe narzędzie, ja je tak użytkowo dopiero używam gdzieś od jakichś 2 tygodni, więc na razie się cieszę tym, co tam jest zdefiniowane i to jest dla mnie okej. No dziękuję. Okej, czyli możemy przejść do drugiego tematu, unit testów. I może na samym początku takie pytanie, po co pisać unit testy? Tutaj bardzo mało osób podniosło tą rękę, że piszecie te testy. Rzeczywiście to się zgadza z moimi obserwacjami gdzieś tam, które mam. I rzeczywiście nie widzę, żeby było jakieś szaleństwo, jeżeli chodzi o testy unitowe, czy w ogóle testowanie aplikacji frontendowych. I ostatnio się zastanawiałem, czy tam jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, dlaczego w ogóle lubię programować. Lubię programować dlatego, że
lubię widzieć, co zrobiłem, tak? Czyli jak na przykład coś piszę, piszę sobie jakiś fajny kod, lubię sprawdzić, że to dobrze działa, że to jest efektywne, wydajne i tak dalej. Ale mam do was takie pytanie, czy jeżeli na przykład robię sobie jakiegoś data grida, jakiś komponent, który działa super, ma wejście, wyjście, jest reużywalny i tak dalej, czy mam taką stuprocentową pewność, że ten komponent na pewno jest dobry, jeżeli go, powiedzmy, coś w nim przerabiam, testuję go ręcznie w przeglądarce i powiedzmy, wypuszczam na produkcję kod. Czy mogę mieć stuprocentową pewność, że ten kod będzie działał dobrze? Oczywiście, że nie, bo na przykład ten sam komponent może być użyty w innym miejscu, może być użyty w innym widoku, w innym kontekście, tak? To jest zresztą chyba oczywiste, tak? Czy... Okej, dobra. Na stronie Test Project zostały zrobione w tym roku w wakacje badanie na około 1000 programistów oraz takich frontendowych typowo i fullstackowych i jeszcze chyba jakiś menadżerowie w tym brali udział. Z tego badania wynikło, że 84% uczestników tego badania uznało, że pisanie testów unitowych jest dobrą praktyką, z czego 71% uznało, że piszą te testy, czyli zobaczcie, jaka jest dysproporcja między tym, co tutaj w tej grupie, jak gdyby, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o pisanie testów. Jak to wygląda mniej więcej w liczbach, że powiedziałem, że to jest około 5% wynikało z tego, jak zareagowaliście na to. Tutaj według tego rankingu, czy według tego badania wychodzi na to, że 71% programistów pisze testy unitowe. I jest to dość szokujące dla mnie, bo tak jak tutaj widzimy, niekoniecznie tak jest u nas w kraju. Przechodząc już do konkretów odnośnie testowania, testy zawsze wydawały się dość trudne. Testy kiedyś były trudne rzeczywiście we frontendzie. Testy były czymś takim, co się robiło wtedy, kiedy był czas, a czasu nie było nigdy. Najczęściej, nie? W projektach. Poza tym problemem był, powiedzmy 5 lat temu, jak ja pisałem pierwsze swoje testy, problemem było to, że bardzo trudno je było skonfigurować. Nie było fajnych narzędzi do pisania testów na przykład w czystym JavaScriptie. Gdzieś tam była jakaś raczkująca karma, wtedy jeszcze jakiś testacular. Naprawdę ciężko było to w ogóle skonfigurować, a co dopiero pisać w tym testy. W dzisiejszych czasach to się bardzo mocno zmieniło. Jeżeli sobie uruchomicie CLI-a, Angular CLI-a, utworzycie w nim projekt, automatycznie dostaniecie właśnie wraz z tym projektem skonfigurowane świetnie testy. I te testy jednostkowe, i testy end-to-end. Czyli uruchomienie tego, konfiguracja tego jest po prostu, nic nie kosztuje. Więc macie to od razu. Następną sprawą jest to, że same narzędzia do utrzymywania tych testów, do tworzenia tych testów obecnie są dość łatwe i ku mojemu miłemu zaskoczeniu to, co wprowadził Angular w wersji drugiej do testowania w porównaniu z jedynką do testowania jednostkowego jest naprawdę warte polecenia i zapoznania się z tematem zrobienia sobie takich, poćwiczenia sobie takich testów. Okej, może tak, nie wiem, czy większość z was jednak testów nie pisze na co dzień, więc chciałbym tutaj w dwóch słowach opowiedzieć taki bardzo prosty przykład przetestowania kalkulatora. Może zacznę od środka, czyli tutaj jest tak zwany expect, czyli oczekujemy, że może wcześniej stworzymy instancję kalkulatora, ok, czyli mamy instancję kalkulatora i oczekujemy, że wywołując metodę sum z dwoma parametrami 1 i 1 otrzymamy wynik 2. I to zwróci nam true albo false, właściwie jeżeli funkcja jest dobrze zaimplementowana, zwróci nam true, czyli test przejdzie. To jest bardzo prosty test. Okej, czyli ten test zawiera się tutaj w tej funkcji it. Kto może powie, co to jest ten describe, do czego to służy? Tak, jeżeli test... Tak, dokładnie. Jeżeli test się wywali, mamy bardzo czytelny błąd w konsoli, tak? Dokładnie wiemy, co się dzieje. Po co się zagnieżdża te describy?
Czyli ten test scribe będzie nam określał ogólnie, co testujemy, ten test scribe będzie nam określał, że na przykład testujemy jakąś konkretną metodę, tak? A w tej konkretnej metodzie możemy testować już różne przypadki, czyli testować sobie różnego rodzaju, powiedzmy, metody. Okej, dobrze, czyli to jest jasne. To dalej? Bliżej. A, bliżej tym razem, okej. Okej. Jeżeli chodzi o testowanie jednostkowe aplikacji internetowych, będziemy używać takiego narzędzia, które się nazywa Karma. I może ktoś spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, jak Karma działa, tak w taki łopat, no tak na, jak, co się odbywa w momencie, kiedy uruchamiamy Karma Start na przykład. No, no on po prostu nam odpala testy, tak? Tyle. Jeszcze raz? Odpala nam testy. Wykonuje. Ale je, wcześniej, tak? zanim wykona te testy, zanim sprawdzi, czy te testy, powiedzmy, zwracają poprawny wynik, to co ona zrobi? No, mokuje to wszystko, niektóre elementy. Słucham? Nie, pierw odpali przeglądarkę, tak? Pierw odpali przeglądarkę, zaczyta wszystkie pliki, których potrzebujemy. Aha, no tak, okay. O ten etap mi chodzi. Zaczyta wszystkie pliki, które chcemy testować, ale pytanie jest, czy na przykład, jeżeli tekstujemy Angulara 1 czy 2, czy rzeczywiście... ta przeglądarka ma uruchomioną aplikację angularową wtedy. O to mi chodzi. Tutaj widzę, że jest odpowiedź taka w sumie bez dźwięku, ale poprawna. To może z dźwiękiem teraz? Nie, nie odpalane. Odpalane są tylko faktycznie te pliki z testami i tam wcale nie musimy uruchamiać aplikacji. Tak, możemy tak. Przydać sobie pojedynczy komponent dokładnie, czy klas. Dokładnie. Zmierzam do tego, jak tak mniej więcej działają te testy unitowe w przypadku Angulara drugiego. Bo rzeczywiście wszystkie pliki, czyli wszystkie pliki JavaScriptowe są zaczytywane do przeglądarki. Ta przeglądarka jest uruchomiana. To może być natywna przeglądarka Chrome, ale to też może być oczywiście jakaś wirtualna przeglądarka odpalona w pamięci. Czyli nie mamy, jak gdyby chciałem to podkreślić, że nie mamy uruchomionego Angulara. Mamy do przeglądarki, do pamięci wczytane pliki wszystkie, które chcemy przetestować, czyli wszystkie pliki, które napisaliśmy, na przykład kalkulator, ale nie mamy niestety uruchomionego żadnego Angulara, więc tego Angulara musimy sobie przygotować. I w pierwszej kolejności, pisząc test w Angularze 2, będziemy właśnie tworzyć sobie konfigurować taki testowy moduł, czyli testowy moduł to znaczy, że jeżeli będziemy testować na przykład jakiś komponent konkretny, to będziemy do tego modułu musieli sobie podłączyć ten konkretny komponent, który chcemy przetestować, czyli będziemy musieli stworzyć takiego malutkiego angularka. Tak jest, czy mniej więcej coś takiego, nie? Mówię to własnymi słowami. Czyli będziemy musieli stworzyć takiego małego angularka, do tego angularka wrzucić ten mały komponencik, który chcemy przetestować i w tym małym komponenciku sprawdzić, czy powiedzmy to, co on, ten komponencik wyprodukował, jest zgodne z wejściem, jakie do niego, z tym, co do niego wrzuciliśmy, tak, i jakie on ma tam swoje cele. Okej, czyli konfiguracja. Następnie będziemy musieli sobie stworzyć instancję tego komponentu, czyli create component, dosłownie te nazwy są adekwatne do funkcji, które zaraz będziemy uruchamiać. Okej, i jak już to mamy, czyli te dwa kroki pierwsze spełniliśmy, czyli skonfigurowaliśmy sobie modulik, do tego moduliku wrzuciliśmy sobie mały komponencik, stworzyliśmy ten komponencik, możemy odpalać testy. Tutaj chciałem wam pokazać taki komponent, który jak go dodać, to jest komponent HTML, nie HTML, tylko angularowy. Komponent angularowy, jaką ma strukturę, jak się go osadza gdzieś, jego instancje, to jak on ma, co się robi? Dzisiaj o tym było. Deklaratywnie stawia się znacznik. Okej. Czyli stawiając taki znacznik gdzieś w naszym HTML-u, tego komponentu nie dostajemy nic, ale w momencie, kiedy dostarczymy do niego ten obiekt, on renderuje te trzy inputy, czyli to jest taki, powiedzmy, taka wyszukiwarka, która dostaje właśnie na wejściu taki obiekt, ma wyrenderować te inputy i jeżeli to zrobi, to no, oczywiście coś tam będzie na wyjściu z tego komponentu. Okej, i my będziemy dokładnie zaraz testować to, co ten komponent ma robić, czyli on ma wyrenderować te trzy inputy. W pierwszej kolejności robię to, o czym mówiłem, czyli tworzę sobie taki mini modulik angularowy, używając takiego
obiektu testbed i używam tej metody, o której przed chwilą mówiłem. Konfiguruję sobie tak zwany test moduł, moduł do testu, gdzie definiuję, jakich deklaracji będę używał. W Angularze dwójce, Angular dwójka, w ogóle Angular w dużej mierze posługuje się takim paradygmatem deklaratywnym, tak? Czyli bardzo często używamy właśnie deklaratywnego programowania. Tak jak na przykład web komponenty, tak? Dzisiaj było o tym mówione, czyli w tym przypadku mamy na przykład search component, który jest, jest elementem deklaratywnym, można powiedzieć, i tak samo, czyli czymś, czego używamy deklaratywnie w templatkach w Angularze dwójce, nie? Okej. I definiujemy, że w tym przypadku, konfigurując sobie moduł do testu, mówimy, że będziemy testować ten komponent, ale również musimy tutaj podczepić wszystkie inne komponenty, które są używane na przykład w tym komponencie. Czyli akurat w tym konkretnym przypadku ja używam filtra, który mi zamienia obiekt na tablicę i jeżeli jest używany w tym komponencie, również będę musiał tutaj podpiąć do tego moduliku swojego małego właśnie ten dodatkowy komponent, czyli w tym przypadku konkretnie jakiegoś pipe'a. OK. Następną metodą client component mogę sobie stworzyć instancję tego komponentu i w tej instancji mogę wyizolować dwie rzeczy, czyli instancję samego komponentu, czyli klasę, można powiedzieć, to co w klasie jest, jak również jej templatkę tego komponentu. OK. I przechodzimy już do konkretnego testu, czyli pamiętamy, że test miał wyrenderować trzy inputy, jeżeli dostanie obiekt, który zawiera trzy jakieś klucze. I w tym momencie widzimy, że definiuje sobie w instancji komponentu options, to jest oczywiście API tego komponentu, przekazuje do niego obiekt, który zawiera te trzy klucze, robię tak zwany detect changes, czyli synchronizuje, można powiedzieć, templatkę z instancją klasy, czyli z modelem, i sprawdzam sobie metodą query selector all, czy pobieram sobie inputy i sprawdzam, czy tych inputów jest odpowiednia ilość, czyli w tym momencie ten test powinien przechodzić, dlatego że są trzy tutaj properties w tym obiekcie i w związku z tym powinny zostać wyrenderowane trzy inputy. Czy to jest 100% jasne? Okej. Okay. Ja tak naprawdę chcę na tym zakończyć, dlatego że to miało być takie wprowadzenie tylko do testowania, wprowadzenie do tego mniej więcej, jak to wygląda w Angularze zawsze na koniec szkolenia, które prowadzę, daję taki challenge. Ten challenge polega na tym, znaczy tak zachęcam ludzi do takiego właśnie challenge, czyli chodzi o to, żeby w projektach, które robicie, żeby napisać chociaż jeden test unitowy, jeden test na przykład end-to-end i utrzymywać go w trakcie działania tej aplikacji. Oczywiście w czasie wolnym możecie ten test rozwijać, możecie go pisać, tak jak ja na przykład ostatnio jadąc pociągiem, nie miałem internetu przez 2-3 godziny, więc otworzyłem komputer i wziąłem sobie, pisałem testy unitowe, dlatego że testy unitowe nie wymagają internetu w tym sensie, że całą komunikację z API musimy i tak zamokować, nie? Więc jak gdyby jest to świetne miejsce do tego, jak nie macie internetu, żeby na przykład pisać sobie testy unitowe do waszej aplikacji. No i wiele innych sytuacji. Jakiś czas wolny macie, warto go wykorzystać na to, żeby dopisać sobie w aplikacji jakieś testy albo iść na piwo. Okej, dziękuję i dzięki.